Reklam nie chcemy, proszę Państwa, ale podczas mojej nieobecności weszła, czyli tak pieprzyła się. Ja nie lubię reklam, ale wiesz, jak za moimi plecami. Protest w Sejmie zawieszony. Rząd zaprasza do rozmów. Opiekunowie niepełnosprawnych nie zamierzają rezygnować z ostatniego postulatu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt na Ukrainie czy status Gruzji. Te tematy zdominowały przedostatni dzień zgromadzenia parlamentarnego NATO. Nie żyje policjant poszukiwany od piątku w Szczytnie. Był uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Wyższą Szkołę Policji. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Protest dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów zawieszony. Pikietujący opuścili budynek parlamentu. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że to dobra informacja i zaprosiła do rozmów z zespołem minister Elżbiety Rafalskiej. Wskazała, że dzięki spotkaniom przedstawicieli rządu z protestującymi udało się przyjąć dwie ważne dla niepełnosprawnych ustawy. Jedna, która podnosi rentę socjalną w ten sposób od września, osoby niepełnosprawne, którym ona przysługuje, z wyrównaniem od czerwca dostaną ją w wysokości 1029 zł, czyli w wysokości minimalnej emerytury, oraz drugi projekt, który w ocenie wielu ze środowiska osób niepełnosprawnych był projektem wyczekiwanym od lat, czyli dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do nieograniczonej, nielimitowanej rehabilitacji. Decyzję o zawieszeniu protestu opiekunowie argumentowali brakiem dialogu z rządem. Oświadczenie wygłosiła Iwona Hartwig, jedna z protestujących matek. Głos zabrał też jej syn Jakub. Mam takie poczucie, że nie udało się wszystkiego zrealizować, ale mamy sukces, bo jest tego plana renta socjalna. A to wstyd, żeby wiesz, dziady opasłe żałowały na bez... bezbronnych. Należy pracować nad poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych, mówił w Polskim Radiu 24. Toalety niedostosowane, urzędy, wejścia niedostosowane. Na Zachodzie wszystko dawno. Wszystko dawno. Trzeba doprowadzić do rzeczywistego zapisania tych osób niepełnosprawnych. To jest linia mycia. Są osobami niepełnosprawnymi. Tam są różne sytuacje związane z niepełnosprawnością. Od lekkiej kontuzji, to jest też niepełnosprawność, do ciężkiego stanu, w którym jest osoba niesamodzielna. Więc tu trzeba stworzyć taki podział, żeby w pierwszej kolejności te środki trafiały właśnie do tych niesamodzielnych, do tych, którzy wymagają stałej, systematycznej opieki. Grupa protestujących zgłosiła dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z ZUS oraz wprowadzenie 500 zł dodatku na życie w gotówce. Przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem była jednym z tematów dyskusji podczas popołudniowej sesji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Wcześniej szef MON mówił o priorytetach, jakie zdaniem strony polskiej stoją przed sojuszem. Mariusz Błaszczak wskazywał na konieczność wsparcia dla obecności Gruzji i Ukrainy w NATO. Minister zaznaczył, że oba kraje powinny jak najszybciej przystąpić do sojuszu. Żałujemy, że przeciąga się tak ten proces. W naszym przekonaniu oba państwa starają się jak najpełniej realizować swoje zobowiązania. Dyskusja nad możliwym przystąpieniem Gruzji i Ukrainy do NATO trwa od co najmniej 10 lat. Na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku uzgodniono, że oba państwa w przyszłości zostaną członkami sojuszu. Wciąż jednak nie uzyskały wymaganego planu działań na rzecz członkostwa. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie potrwają do jutra. Wystąpią m.in. prezydent Andrzej Duda oraz sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Dla jednego z policjantów tragicznie zakończyło się szkolenie organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jego ciało wyłowiono dziś po południu w miejscowym jeziorze. Okoliczności śmierci badają śledczy. 36-letni mężczyzna w czwartek wieczorem dostał przepustkę, dzięki której mógł wyjść poza teren uczelni, jednak do godziny 21.30 miał wrócić. W piątek rozpoczęto jego poszukiwania, informuje podkomisarz Ewa Szczepanek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Poszukiwaliśmy miejsca nocy. Sprawdzaliśmy to miejsce i okolice miejsca, gdzie widziany był po raz ostatni. Również mając na uwadze okolicę miejsca, gdzie ostatnio był widziany zaginiony 36-latek, dokonywaliśmy od piątku sprawdzenia jeziora domowego Małego i właśnie z tego jeziora zostało wydobyte ciało zaginionego 36-latka. 36-latek był policjantem od grudnia ubiegłego roku.
Teraz czas na pogodę. Do końca dnia ciepło i pogodnie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 26 na południu. Jutro podobnie na przeważającym obszarze będzie słonecznie. Temperatura od 22 stopni nad morzem, 26 na północy i wschodzie kraju do 29 miejscami na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 19. Mateusz Maranowski. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 58. rocznicy czynnego protestu mieszkańców Zielonej Góry w obronie domu katolickiego, który chciały zlikwidować komunistyczne władze. Radio Społeczne. Do zajścia z udziałem kilku tysięcy osób i milicji doszło 30 maja 1960 roku. Do historii przeszły jako wydarzenia zielonogórskie. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na Starym Rynku w sąsiedztwie ratusza. Prezydent Andrzej Duda wręczył tam odznaczenia państwowe kilkudziesięciu osobom. Wśród nich byli uczestnicy wydarzeń zielonogórskich, zasłużeni duchowni i byli opozycjoniści. W swoim wystąpieniu mówił o bohaterstwie zielonogórzan, którzy zginęli w obronie domu katolickiego. 5 tysięcy ludzi w 50-tysięcznym mieście. Czcigodni weterani, szanowni państwo, to 10% całej społeczności. Przyszło po to, żeby stanąć w obronie domu katolickiego. Po to, żeby powiedzieć, nie zgadzamy się, żebyście nam zabierali tą resztkę godności, która jeszcze nam została. Tę resztkę. A przecież wiedzieli, na jakim świecie żyją, w jakich okolicznościach i co grozi za podniesienie ręki na władzę ludową. A jednak byli tak zdesperowani, że odważyli się ją podnieść. No. Po tych dla mafiach reprywatyzacyjnych, po tym wszystkim, to oni nie zorientowali dla wartości, się. Dlatego, albo żeby nie dać sobie odebrać jaka tej absolutnej rodzina, reszki wiesz, żydowska, wolności. Wiesz, w świątek, piątek i niedzielę i Boże Ciało dzwonią. I wielu no z nich do niego trafiło. 330 osób zatrzymanych. Ponad 200 osób skazanych przez sądy i kolegia. Często na 5 lat pozbawienia wolności. Cztery lata za cztery kamienie. Mówiliście państwo tutaj w Zielonej Górze. Jakże dramatyczna rzeczywistość. A jednak ci wyrwani z korzeni, ci wyobcowani byli wspólnotą i są wspólnotą. Jakże silnie dzięki temu, co się wtedy wydarzyło, razem zakorzeniliście się państwo tutaj. Jakże właśnie dzięki takim aktom jak ten, wbrew propagandzie i mimo niej, uczyniliście tą ziemię polską ziemią na powrót, tak jak kiedyś była te 1050 parę lat temu za czasów piastowskich i później. Jakże bardzo stała się wasza właśnie dzięki temu, żeście wspólnie dla swojej wspólnoty, a dziś patrzymy na to z wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, gdzie sami się rządzimy, mówili dla Polski, żeście to zrobili. Najpotężniejszy protest od 56 roku aż do 70. Kolejny kamień na drodze do solidarności i do wolności. Jakże potrzebnej tutaj na ziemiach zachodnich. Chcę dziś w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w waszą rocznicę pochylić czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Tymi, którzy są z nami i tymi, którzy patrzą na nas z nieba. Przed duchownymi. Na czele z księdzem proboszczem Kazimierzem Michalskim, ale także i innymi, dzięki którym przetrwała wspólnota, bo służyli, bo byli, bo wspierali w trudnym czasie,
ludzi, którzy wyjechali na całkowicie obce im terytoria, na obce miejsca, często sami, bez rodziny, pozostawieni, skrzywdzeni przez wojnę, zgnieceni, zmiażdżeni, często z różnego rodzaju ranami. Ile razy księża podnosili na duchu, ratowali, wspierali, pozwalali przetrwać, pomagali. Dziękuję wam za to. W imieniu dzisiejszej Rzeczypospolitej. Bo może by jej nie było dziś takiej, jaka jest, gdyby nie tamta służba. Być może nie byłoby dzisiaj takiej wolnej Polski, gdyby nie tamto bohaterstwo tych wydarzeń. Gdyby nie to, żeście mieli odwagę i żeście stanęli, a potem cierpieliście i całe miasto o tym wiedziało. I ludzie wzorowali się na was. I odradzała się Polska, ta właśnie niepodległa, suwerenna, wolna. Odradzała się w sercach i odradzała się w umysłach. Bo nie byłoby Solidarności, gdyby nie było myśli, że Polska może być inna. Za to wam dziękuję. Bo to właśnie zawdzięcza wam moje pokolenie i pokolenie mojej córki. Chylę przed wami czoła. Dzisiaj, w 58. rocznicę tamtych bohaterskich dni, z całego serca jeszcze raz dziękuję. Głęboko wierzę. Głęboko wierzę w to, że tak jak Polska odradzała się dzięki tamtemu bohaterstwu i w końcu mogła dojść do wolności, choć ten proces trwał, bo władza nie była łagodna, była niebezpieczna, była groźna. Pokazała kilkakrotnie, że nie waha się strzelać do robotników. Ale że się udało, właśnie dzięki waszej postawie, że dzisiaj to, że jesteście z nami i to, że zebraliście się, że pamiętamy, buduje tą wolną, niepodległą Polskę, którą mamy, jako Polskę jeszcze silniejszą, jako Polskę uczciwą, jako Polskę, która pamięta o swoich bohaterach. Trzeba walczyć, ale taka chciałbym to jest jakaś albo i wierzę w to, że walka, wy także byście chcieli, żeby była na stulecie odzyskania niepodległości i potem na dwustulecie walka, odzyskania niepodległości i trzystulecie odzyskania niepodległości. Coraz mocniejsza, to przecież prezydent palcem powinien pchnąć i powinno zadziałać. A to coś nie chce. Gdzie ludziom żyje się spokojnie, bezpiecznie i dobrze. Taka, o jakiej wszyscy marzymy i o jaką wy walczyliście. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita. Niech żyją jej bohaterowie. Cześć i chwała bohaterom. To było przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 58. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 13 minut po godzinie 19. Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Memches. Kościół katolicki zawsze musiał stawiać czoła bieżącym wyzwaniom związanym z problemami społecznymi. Tak było w czasach rewolucji przemysłowej, narodzin kapitalizmu. Nie inaczej było w czasach, gdy na arenę dziejów wkroczył socjalizm. Tak jest i dziś, gdy musimy sobie odpowiadać na fundamentalne pytania no, dotyczące bo to tutaj mówią, że to jest jakiś Bóg. I za o tym się kryje, ale wiesz, jak Polskiego Radia 24, to i jest nim socjolog zarządzania, filozof społeczny, ekspert Instytutu Ignacego Jana Paderewskiego. Nie trzeba eksperta, nie trzeba eksperta, bo zaczyna modzić. W jednym ze swoich tekstów przywołuje pan badania Instytutu BHP działającego przy Komisji Europejskiej. Z wyników tych badań wynika, że najczęstszą przyczyną stresu w pracy w Europie wcale nie jest złośliwy szef, nadmiar decyzji czy goniące terminy, lecz brak panowania nad swoją pracą. Pracownik dostaje polecenie, co ma zrobić i w jakim terminie, ale nie ogarnia po co to wszystko, nie widzi celów i strategii firmy. Jest bezradny wobec oczekiwań przełożonych, tak wynika z tych badań Instytutu BHP przy Komisji Europejskiej.
No i do pana pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie kwestia zarządzania firmą, a może to jest, i to jest właśnie temat naszej rozmowy, może to jest problem kulturowy i w ogóle coś więcej? Ja myślę, że tu nie ma albo nie ma alternatywy, dlatego że zarządzanie firmą jest zdeterminowane kulturowo. Jest zależne od okoliczności, które w danym momencie kształtują potrzeby. I to zarządzanie czasami właśnie bywa takie, że człowieka w pracy traktuje się jak automat, jak maszynę. A my się różnimy od komputera. Komputer działa w ten sposób, że tym bo sprawniej to jest wykonuje człowiek, swoje to zadania ja mówię, i my że przy problemu się człowiek, ale firma plus narzuci. Człowiek po prostu nawet człowiek nie pozwoli, dobrze, żeby za telefon opłacić pieniędzmi, tylko bankiem, tylko cyfrą. No to więc tutaj temat jest akurat jak najbardziej na toku. Poza tym w tych systemach pożyczkowych, no bo tam jest najbliżej pieniędzy, to wtedy najprędzej można człowiekiem pogardzić, można człowiekiem manipulować, co jest niedopuszczalne tutaj w tym kraju, gdzie można powiedzieć, że jest biała plama w sensie pozytywnym, że jest biała, a ktoś może będzie mówił, że jest jakieś zacofanie, bo wszędzie to już w Boga nie wierzą, albo mówi się tak, że nigdzie nikt w Boga nie wierzy, a tutaj wierzy. Ja mówię to czy to źle, czy to dobrze. Ale wiecie Państwo, jak ten system internetowy, komputerowy został rozwinięty, inwent, no to wiecie Państwo, to rzeczywiście poszło na całość, że nie wierzą w Boga, że ateiści, kłamstwo, to jest draństwo. No pana, i że jawne kurwysyństwo. No ta Rumunka tak powtarzała cały czas. Małych, że jawne drobnych przedsiębiorstw, firm rodzinnych, gdzie ludzie są w jakichś takich relacjach osobowych. Tymczasem no, mamy do czynienia z zupełnie takimi procesami, które w jakiś sposób powodują, że ta podmiotowość pracownika no, musi zniknąć. Te wielkie korporacje, prawda, te wielkie molochy i my możemy sobie na to narzekać, czy to jest złe, ale czy to nie jest tak naprawdę pewien proces właśnie nieunikniony? No trochę może zabrzmi to po heglowsku, a nawet po marksistowsku, że jest to pewnego rodzaju konieczność dziejowa. Determinacja, tak? Determinizm, właśnie. Tak. Kiedy Alexis de Tocqueville pisał książkę o demokracji w Ameryce, to sukces olbrzymi, który Amerykanie odnieśli, rozwojowy, budując potężne, sprawne państwo, które do tej pory panuje nad światem, zwrócił uwagę, że źródłem tego sukcesu było to, co określił w ten sposób silna centralna władza, potrafiąca egzekwować swoje prawa, swoje władztwo i jednocześnie całkowita podmiotowość i samorządność niższych struktur, którym centralna władza w ich sprawy się nie wtrąca. Potem w innym ujęciu w roku 1931 w encyklice Quadragesimo Anno zaprezentował ten myśl Pius XI, przyjętą potem przez Unię Europejską jako zasadę pomocniczości. Czyli organizujemy się w ten sposób, żeby maksimum kompetencji spływało w dół. Olbrzymie korporacje mogą działać w ten sposób, że zostawiają maksimum kompetencji mniejszym swoim strukturom i każdemu pracownikowi. Jeżeli się popatrzy na dorobek Toyoty czy innych firm, które odnoszą największe sukcesy, w ten sposób są zorganizowane właśnie. No ale no trochę ta Japonia też nam się kojarzy z takim dosyć przedmiotowym traktowaniem pracowników. Mamy te takie może stereotypowe wyobrażenia, ale coś w tym jest. Ludzie, którzy pracują po kilkanaście godzin, mają 3 dni urlopu w roku, prawda, no są takimi trybikami w maszynie. Czy to nie jest jednak ten sposób? Niewątpliwie są trybikami w maszynie, ale z drugiej strony Japończycy potrafią sobie z tym poradzić. Tam się pojawił gdzieś w latach 50. Wielki amerykański myśliciel właśnie o zarządzaniu, Deming, który zaproponował im zarządzanie jakością, wychwalane teraz przez profesora Bickleego bardzo mocno. Zarządzanie, które właśnie stawiało na podmiotowość pracowników, zwracało uwagę na to, że pracownicy mogą coś doskonalić, dawać z siebie. Wtedy jest rozwój, wtedy jest postęp, wtedy są nowe pomysły.
Ja powiem coś takiego, jeżeli spojrzymy historycznie, początek XX wieku, powstała naukowa organizacja pracy, nie będę opowiadał o szczegółach, nie ma na to czasu, ale to było próba usystematyzowania i opanowania olbrzymich organizmów gospodarczych, których wcześniej historia nie znała. Wcześniej wojsko, kościół i dwory królewskie to były wielkie organizmy. Natomiast biznes się odbywał w małych, rodzinnych tych. Natomiast trzeba było to uporządkować. Stąd powstała właśnie ta naukowa organizacja pracy, która była antyhumanitarna. Ale już na przełomie 20. i 30. lat w Stanach Zjednoczonych profesor australijski, który na Harvardzie wykładał socjologię, Elton Mayo, zauważył, że przełamać można upadający brak wydajności pracy w wielkim przedsiębiorstwie, kiedy zacznie się ludzi traktować jak ludzi. Kiedy ci ludzie mogą pracować w mniejszych zespołach, kiedy się ich ktoś pyta o zdanie, kiedy oni mogą wnieść wkład. To nie jest tak, że wielkie organizmy muszą być zbudowane na zasadzie centralnego sterowania. Zarówno w życiu państw, jak i w życiu przedsiębiorstw. Czym więcej tej podmiotowości oddolnej, tym większy sukces. Ale tak słucham pana i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, bo często właśnie z kościoła płyną głosy krytyki właśnie tego, ja bym nie nazwał tego kapitalizmem, bo to się mówi, używa się takiego pojęcia, to amerykański politolog, zwłaszcza on chyba bodajże ukuł nawet ten termin turbokapitalizm, właśnie ten kapitalizm, w którym właśnie no, nie ma miejsca na podmiotowość pracowników, nie ma miejsca na pewnego rodzaju nawet kontrolę tych firm, które funkcjonują w takim zderegulowanym środowisku, prawda, gdzie to wszystko jest świat wielkich molochów i właśnie to ze strony kościoła płynie ta krytyka tego no, nietraktowania pracy, jako dzieła, jako czegoś twórczego, tak, tylko jako no, pewnego rodzaju niewolnictwa. Tymczasem pan tutaj mówi zaskakujące rzeczy, że to właśnie w świecie managementu pojawiają się te głosy upodmiotowienia pracowników. Tak, my to tego nie słyszymy. I jeśli w kościele pojawiają się głosy, to głosy o bezdusztości tego turbokapitalizmu. Tak, turbokapitalizm moim zdaniem nie tylko z powodów humanitarnych jest ślepą drogą kapitalizmu, ale także z powodu po prostu wydolności pracy. Jest takie dzieło przez Polaka napisane, wybitnego myśliciela z Krakowa, pana Ryszarda Stockiego, pod tytułem Pełna partycypacja w zarządzaniu, tam razem z dwoma swoimi współpracownikami. On przeanalizował kilkanaście przedsiębiorstw, które największy sukces menedżerski w różnych cywilizacjach, w różnych miejscach świata, głównie oczywiście w Ameryce, na Zachodzie, odniosły i zauważył, że czym pełniejsza partycypacja w zarządzaniu, czym więcej pracownicy mogą wnosić od siebie, czym więcej pytani są o zdanie, tym większe sukcesy odnosi firma. I to się zbiega absolutnie z katolicką nauką społeczną, z tym personalistyczną wizją człowieka. Ja myślę, że profesor Stocki zresztą powołuje się w swoim dziele na osobę i czyn Wojtyły, książkę, którą napisał zanim jeszcze został papieżem, gdzie jest tak zwana sprawczość jako podstawowa, jedna z podstawowych kategorii. Jeżeli człowiek jest sprawcą tego, co czyni, wtedy będzie to czynił lepiej, będzie się lepiej starał. Już w tej chwili badania pracy obalają mit, jakoby większe pieniądze dawały lepszą pracę. Większe pieniądze decydują przede wszystkim o wyborze pracy. Natomiast skuteczność pracy, szczególnie pracy opartej na wiedzy, szczególnie pracy w dobie globalizacji, gdzie ciągle trzeba coś zmieniać, gdzie trzeba wychodzić naprzeciwko zmianom, wyścigowi, konkurencji coraz szerszej. Kiedyś konkurencja była między warsztatami w tym samym mieście, teraz konkurencja jest między krajami odległymi od siebie o tysiące kilometrów dzięki rozwojowi technologii i komunikacji. W związku z tym nie można stać w miejscu. Jest takie powiedzenie, że kto nie wyprzedza zmian, które są na zewnątrz, ten już przegrał. Trzeba wyprzedzać, a nie da się tego wyprzedzać, jeżeli nie zapytamy o zdanie pracownika, jeżeli nie wciągniemy go, każdego, do procesu podejmowania decyzji, do procesu znajomości firmy, znajomości jej celów, znajomości całego procesu produkcyjnego, który współtworzymy. Ciekawostka. Jedna właśnie, ja wspomniałem o Toyocie, jedna z firm, jeden z zakładów Toyoty w Stanach Zjednoczonych, największy,
zrezygnował z takiej automatyzacji, która dominuje we wszystkich. Oczywiście ma jakąś tam automatyzację, ale nie totalną, jak to jest w większości fabryk samochodowych. Dlaczego? Dlatego, że oni mają filozofię polegającą na tym, że na każdym etapie pracy pracownik powinien coś doskonalić. Komputery robią znakomicie, roboty robią znakomicie, automaty robią znakomicie, ale nie potrafią udoskonalać, nie są twórcze. I tu... No właśnie, bo też w jednym z pańskich tekstów czytałem o tym problemie, który no, gdzieś tam w głowach ludzi dzisiaj jest, że niebawem nie będzie pracy tak naprawdę, bo robotyzacja, automatyzacja pójdzie w takim kierunku, że właściwie roboty nas zastąpią i w ogóle problem pracy się rozwiąże, ale dopiero wtedy będziemy mieli problemy społeczne, no bo co zrobić z ludźmi, których nie można zatrudnić? Pan no, jakby tych obaw nie podziela. Nie, nie, ja uważam, że po pierwsze zawsze będziemy mieli potrzeby. Ja mam w domu kilka piesków i kilka kotków i widzę, że jak się ich przyzwyczai do większego komfortu, to odzwyczaić ich od tego nie da się. No ale to są zwierzęta. Człowiek jest jeszcze bardziej złożony, jeszcze większe i bogatsze ma potrzeby. Większość z tych potrzeb jeszcze nie odkryliśmy. Moje dzieci nie potrafią dnia wytrzymać bez smartfona, natomiast myśmy naszą młodość nawet bez telefonów komórkowych potrafili sobie wyobrazić, a ja muszę powiedzieć, że nawet telefonu stacjonarnego w domu nie mieliśmy, bo jakoś tak się złożyło, że nie byliśmy... Nie wszystkie gospodarstwa w tamtych czasach w Polsce miały. Tak. W związku z tym potrzeby będą się wzrastały, będą wzrastały nie tylko potrzeby poszczególnych ludzi, ale potrzeby społeczeństw całych. Będziemy zagospodarowali świat i tu dochodzimy do problemu, który stał się ideą pańskiej audycji. Życie z duszą czy bez? No właśnie, to jest pytanie, praca z duszą czy bez tak naprawdę, tak, o tym rozmawiamy. I tutaj musimy sięgnąć do źródeł chrześcijańskiej myśli o pracy. Skąd ona się bierze? Otóż oczywiście można do tego dojść empirycznie, oczywiście można dojść na bazie różnych innych filozofii, ale żadna myśl w historii świata tak mocno nie postanowiła godności pracy. Dlatego, że żadna myśl nie mówi o tym, że Bóg Wszechmogący, który stworzył cały świat, zaprosił człowieka jako jedyną do tej pory znaną istotę, może gdzieś w kosmosie są jeszcze, ale my nie wiemy, do partnerskiego udziału w stworzeniu świata. Jeżeli on nas potraktował jako partnerów, on nam dał rozum, on nam dał wolną sumienie, on nam wolną wolę, on nam dał sumienie, żebyśmy ten świat przekształcali, żebyśmy mieli aparat, który rozumowy, który potrafi sobie wyobrazić, stworzyć model lepszej rzeczywistości, wpaść na to, jak tą rzeczywistość zmieniać i dał nam ręce i kark, który się poci w czasie pracy, jako narzędzia do zmiany tego świata, to znaczy, że my nie możemy traktować siebie inaczej. Gościem Życia z duszą czy bez był socjolog, ekspert Instytutu Ignacego Jana Paderewskiego, Michał Drozdek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Filip Memchess. Reklama. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. Reklamy to nie będzie, bo dziady chcą zarobić.